I zapraszam na kolejny odcinek, dziś co prawda niezwiązany z wałem pomorskim, a z fortyfikacjami polskimi, ponieważ mamy miesiąc wrzesień, a wrzesień to miesiąc pamięci narodowej i chcę zaprezentować Wam polską linię obronną wybudowaną w 1939 roku przez nasze wojsko. Linia co prawda nie służyła nigdy do obrony, ponieważ wojska niemieckie weszły do naszego kraju z innej strony i ta linia nie oddała żadnych strzałów, nasze wojska się wycofały. Była to Armia Poznań, która nie brała udziału tutaj w walkach. Niemcy te fortyfikacje zajęli bez walk, aczkolwiek większość fortyfikacji wybudowanych była w sierpniu 1939 roku, a więc gdy Niemcy je zajmowali, niektóre te schrony miały jeszcze szalunki i beton był mokry. A więc cóż, zapraszam na dzisiejszy odcinek, chodźcie, zaprezentuję Wam to. Pozycja powstała latem 1939 roku jako pozycja osłaniająca Wągrowiec-Gołańcz. Stanowi ją 17 schronów żelbetonowych wybudowanych przez 92. Grupę Forteczną. Odcinek stanowi obszar działania 26. Dywizji Piechoty. Na terenach stacjonował 10. i 37. Pułk Piechoty. W skład pozycji wchodzą obiekty pogrupowane w trzy silne ośrodki oporu. Dobieszewo 5 schronów, Gołańcz 4 schrony i Podjezierze 3 schrony. Dodatkowo powstały obiekty zlokalizowane na przesmykach jezior w Laskownicy, Bukowcu i Wągrowcu. Obiekty wybudowane na tej linii to przeważnie obiekty małe schrony obserwacyjno-bojowe na ręczny karabin maszynowy. Uzupełniają je schrony dwustrzelnicowe na ciężki karabin maszynowy bądź jednostrzelnicowe, tak zwane tradytory. Tradytor jest tak umiejscowiony, aby był całkowicie niewidoczny od strony atakującego, czyli od przedpola. Równia ogniowa jest tak poprowadzona, aby kryć ogniem przedpole sąsiedniego obiektu lub obiektów oraz międzypole, a tym samym zabezpieczyć wzajemnie sąsiadujące obiekty. Tradytory sąsiadujące ze sobą tworzą system ognia krzyżowego na międzypolu. Tak jak już mówiłem wcześniej, schrony nie odegrały żadnej wartości bojowej w czasie kampanii wrześniowej. Jak widzicie, nie wszystkie schrony nawet są prawidłowo obsypane ziemią, bo założenie było takie, iż każdy schron będzie obsypany ziemią, tak by wzmocnić jego obronę. Niestety, nie starczyło już na to czasu i pieniędzy, by wybudować całą linię broniącą naszych granic. Mogę wspomnieć tylko, że koszt wybudowania jednego takiego obiektu wynosił w ówczesnych czasach w granicach 40 tysięcy złotych. Była to niebagatelna suma pieniędzy, ponieważ pracownik wykwalifikowany na etacie zarabiał do 150 zł miesięcznie.
jeśli dotrwaliście do tego miejsca, to dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Jeśli się podobało, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia już za 2 tygodnie kolejny odcinek, tym razem coś innego. A więc cóż, do zobaczenia na szlaku. Cześć!